nie było żadnych przeszkód, oprócz pierwszego dnia, kiedy przyjechaliśmy, no przyjechaliśmy wieczorem we wtorek i była no taka brzydka pogoda, padało dosyć mocno i w środę od rana też padało, więc zaczęliśmy w środę po południu dopiero, pierwsze jakieś ruchy na ścianie. No i być może właśnie z tego względu trochę zagęściliśmy ruchy, aczkolwiek no, mamy bardzo zgraną ekipę, więc bardzo fajnie się maluje i ściana jest też bardzo dobrze przygotowana, więc nie ma żadnych problemów technologicznych i no i chyba to są przyczyny tego szybkiego tempa. W zasadzie ja tego nie odczuwam jako tempo jakieś szczególnie przyspieszone, dla mnie to jest normalne tempo. No ale rzeczywiście w ciągu 2 dni udało nam się zrealizować no prawie że 3/4. Jest w projekcie trochę subtelności takich przejść światłocieniowych, trochę więcej kolorów, więc mamy jeszcze trochę farb, które jeszcze nie zostały otwarte i które trochę rozszerzą tą gamę kolorystyczną. No aczkolwiek taka podmalówka już jest w zasadzie prawie że skończona, tam brakuje 2 czy 3 kolorów i podwójnych warstw, bo malujemy tak, żeby było grubo. A ile farby zeszło, to jest ciężko bardzo stwierdzić. Nie jestem w stanie powiedzieć. Ja korzystam z gotowych palet, to są tak zwane palety NCS, które są w systemie, dobieram sobie z tej palety kolory, no i w zasadzie każda firma, która ma mieszalnik, która miesza farby, dysponuje tą paletą, więc jedyne co zrobiłem, to wysłałem po prostu zamówienie. No my przyjmujemy taką metodę pracy, przynajmniej przy tym projekcie, że każda osoba bierze jakiś kolor. No gama jest dosyć spójna i mniej więcej każdy z poszczególnych kolorów jest w jakiejś części projektu. No i mówiąc kolokwialnie, jedzie tą farbą od góry do dołu, tam gdzie ta farba jest. Ja na przykład zajmuję się od wczoraj tą zielenią, czyli tym najbardziej obszernym i takim zdawałoby się nudnym fragmentem, bo tam nie ma za bardzo modelunku, nie ma rysów twarzy ani gestów. No i kładę go właśnie teraz w drugiej warstwie, już właśnie kończę. Będzie podpis Wodeckiego i podpis, żeby zachować właśnie charakter ręki i żeby nie malować go od nowa, no to zrobimy go z szablonu takiego wyciętego na folii, z folią transferową, więc najpierw przykleimy ten szablon i potem elegancko ten szablon odmalujemy. Ja myślę, że w poniedziałek to już będzie na 100% gotowy. Wydaje mi się, że właśnie przy tym stanie ściany, jakim ściana jest teraz, to powinniśmy skończyć jutro tak. No myślę, że do wieczora nam zejdzie, aczkolwiek być może uda nam się wcześniej. Zobaczymy, będę mógł powiedzieć coś więcej dzisiaj po południu wieczorem. To jest farba elewacyjna silikonowa i nie ma tutaj żadnej różnicy pomiędzy tą farbą, którą my malujemy. Znaczy to nie jest farba artystyczna, o, może tak. Przez to, że to są farby, które muszą wytrzymywać warunki atmosferyczne. No to właśnie maluje się takimi farbami elewacyjnymi. A czy jeśli ktoś pomaluje, to da się to zamalować, znaczy czy da się to wyczyścić? Z mojego doświadczenia, już mam dosyć dużo ścian za sobą, wygląda to tak, że bardzo mało osób jakby łasi się na to, żeby wandalizować takie murale. Znaczy, to jest taka niepisana umowa trochę pomiędzy graficiarzami i muralistami też, że raczej się nie zamalowuje tego, co jest dobrze namalowane. Mam nadzieję, że za taki zostanie uznany nasz mural.